Cześć kochani, zapraszam Was na spacer po sklepie Action. Zajrzymy prawie na każdy dział w poszukiwaniu nowości i będzie to naprawdę spory odcinek. Co Was dzisiaj czeka? Zobaczycie m.in. nowe poduszki, mnóstwo cudownych i tanich dekoracji, pojawiły się też nowe obrusy ze świetnym składem, coś dla czworonogów, nowa śliczna biżuteria, która ożywi Wasze stylizacje, rzeczy, które przydadzą Wam się podczas jazdy samochodem i jak zawsze pokażę Wam nowości z działu kosmetycznego. To co kochani, gotowi? Lecimy! Nie wiem dlaczego zawsze zaczynam od poduszek, ale nie zmieniajmy tego. W Action kupicie już te nowe modele, są bardzo miłe w dotyku, aksamitne i mamy tu taki delikatny wzór ze skośnymi paskami. I plusem jest fakt, że poszewki możecie zdjąć i po prostu je wyprać, co niestety no nie jest tak częste przy ozdobnych poduszkach. Mamy do wyboru trzy kolory, piękny odcień fioletowego, kolor beżowy i bardzo rzadki, ale cudny kolor miedziany. Poduszki mają wymiar 45x45 cm i zapłacicie za nie niecałe 23 zł. W Action pojawiły się też nowe koce. Zobaczcie, mają bardzo ciekawy wzór. Są miękkie w dotyku i wydawają się być ciepłe. Jeśli szukacie dużego koca, to ten taki jest, bo ma 200x220 cm. Dostępny jest w trzech kolorach. W beżowym, tu jeszcze odcień brązowego i niedostępny u mnie, więc zobaczcie u siebie w takim pudrowym różu. Ich cena to niecałe 70 zł. Nowe kosze, ale jakie fajne, dostępne są w dwóch rozmiarach, to jest ten mniejszy i są, słuchajcie, aż cztery kolory. Mamy tu bardzo ładny wzór i podszewkę i to jest ich najciemniejsza wersja z takim czarnym środkiem. Kosze świetnie Wam się sprawdzą do organizacji, ale ten model też dlatego, że nie jest jakiś taki przegadany, nie będzie się bardzo rzucał w oczy, a tylko dopełni Wam, wiecie, fajnie miejsce, w którym go ustawicie. Jeśli zależy Wam właśnie na takim efekcie, to te mniejsze wersje kupicie za niecałe 12 zł. A tu jeszcze ich większe odpowiedniki, to już nie na takie drobiazgi, a właśnie na większe rzeczy zajmujące więcej miejsca. I tu mamy taki sam wybór kolorów, za nie zapłacicie niecałe 25 zł. Bardzo ciekawą dekorację znajdziecie już na dziale z ramkami. Są to takie sztuczne kwiaty umieszczone w drewnianej ramie. Mamy do wyboru różne warianty i samą ramę można otworzyć, więc chyba możemy włożyć coś do środka. Ramki możecie zarówno postawić, jak i powiesić, bo pod tą taśmą wydaje mi się, że jest haczyk. Zapłacicie za nie niecałe 14 zł. W nowościach znajdziecie też te półki ścienne, w zestawie znajdują się 3 sztuki i tu świetnie jest pokazane na wizualizacji, jak mogą one się prezentować. Półeczki są wykonane z bambusa, a te boki białe z płyty MDF i za ten zestaw zapłacicie niecałe 33 zł. Pojawiły się, kochanie, także poduszki dla najmłodszych, ale zobaczcie, jakie niesamowite są wzory. Mamy na przykład tuliska, one są jakby takie aksamitne, bardzo miłe w dotyku, mają też uszy, mają bardzo ciekawy kształt, jest to taki podłużny prostokąt i ich plusem jest fakt, że można poszewki wyprać, zwłaszcza u maluszków jest to naprawdę istotne. Tu mamy zajączka i zobaczcie, jakie długie uszy ma. To jest, myślę, że chyba taka wersja dla dziewczynek. I został nam jeszcze misiu. Trzy bardzo fajne wzory, szczerze mówiąc sama nawet nie wiedziałabym, który wybrać, bo wszystkie mi się bardzo podobają. I są w bardzo atrakcyjnej cenie, kochani, bo kosztują niecałe 24 zł. A tu jeszcze nowe świeczniki z takim sercem, możecie je nawet powiesić. Nadają się na te typowe takie podgrzewacze, w środku znajdziecie takie grube szkło i dostępne są dwa kolory, kolor beżowy, a tu jeszcze macie kolor czarny. I zapłacicie za nie zaledwie 8 zł. Pojawiły się także dwa nowe dyfuzory zapachowe, więc jeśli szukacie nowych, świeżych zapachów, to myślę, że tym razem je znajdziecie. Pamiętajcie, że można je powąchać i z powodzeniem możecie to zrobić. I do wyboru w tym modelu mamy trzy piękne połączenia. Połączenie bawełny i bergamotki. W bordowym skryła się patchouli i cytryna. A w beżowym mamy połączenie wanilii i bursztynu. Te dyfuzory zapachowe kupicie za niecałe 22 zł. Możecie też kupić dyfuzory zapachowe w tych przepięknych flakonach, bardzo stylowe i piękne, intensywne kolory. I mamy tu zapach jakiejś roślinności, bergamotki i piżma i morską bryzę. I te dyfuzory kupicie za niecałe 19 zł. I kochani, w Action zadziało się także na pufach. Za niecałe 40 zł możecie kupić taką pufę. Pokryta jest ona takim futerkiem.
Posiada bardzo praktyczny pojemnik, który z pewnością Wam się przyda, na przykład by schować koc. Takie małe pufy są świetne jako dekoracje, jako dodatkowe miejsce do siedzenia czy jako podnóżek. I jest ona dostępna w dwóch kolorach. A to już absolutny hit tego odcinka. Bardzo efektowna pufa, również wykonana z takiej pluszowej tkaniny. No wygląda niesamowicie. U mnie została zaledwie jedna sztuka i pewnie dlatego, że miała mały defekt. Dlatego kochani, jeśli wpadnie Wam w oko i zobaczycie u siebie dostawę, to naprawdę nie zwlekajcie. Jej cena to niecałe 80 zł. Z nowości zwrócę Wam uwagę jeszcze na tą nowość. Niby nic, bo tak właściwie to są ramki, ale są bardzo grube, także efektownie to wygląda. Dostępne są w kolorze drewna i w kolorze czarnym za niecałe 15 zł. A jeśli trafiliście tu przypadkiem, to mamy swoją grupę na Facebooku. Są tam osoby, które po prostu lubią robić zakupy w Action. Polecamy tam sobie rzeczy, pokazujemy też, co raczej warto omijać. I jeśli jesteście ciekawi, co warto kupić, to gorąco tam Was zapraszamy. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. W Action kupicie też te lampy solne, które kochani dają ciepłe, naturalne światło. Wyglądają no bardzo ciekawie, tak surowo, ale i nastrojowo. Na dodatek stoją na drewnianej stopce i kosztują niecałe 40 zł. A tu już bardzo swojego czasu modne takie sznury z kulami. Znajdziecie tam 15 takich świecących LED-owych kulek. Dostępne są w kilku wariantach te zestawy za niecałe 10 zł. I tu kochani powiem Wam, że bardzo ciekawa nowość. Są to gałki do drzwi lub szuflad. Pojawiło się od razu bardzo dużo wariantów. Pokażę Wam je od razu wszystkie. Mamy albo czarno-białe, albo to jeszcze kolorowe, na przykład takie niebieskie z kwiatem, żółte, czarne lub zielone z takim bardzo eleganckim oczkiem. I od razu Wam powiem, że od dawna myślałam o oklejeniu mojej bardzo starej szafy. Już jakiś czas temu kupiłam okleinę, ale właśnie szukałam do niej gałek i od razu wpadły mi w oko te i są naprawdę piękne. Nie dość, że eleganckie, to jeszcze w bardzo ładnym takim beżowym kolorze. Są też w wersji białej. Od razu Wam się pochwalę efektem. Po prawej ta szafka jest już zrobiona i słuchajcie, z tą gałką no od razu lepiej się prezentuje. Ja jestem bardzo zadowolona, bo koszt takich gałek no często jest wysoki, a zazwyczaj potrzebujemy od razu kilkanaście sztuk do szafy, a tu proszę, w Action kosztują zaledwie 4 zł. Tu jeszcze gałki z takim motywem kwiatowym, biało-czarne, też bardzo elegancko się prezentują. No słuchajcie, jest naprawdę spory wybór. Myślę, że jeśli planujecie zmienić coś w swoich meblach, to jest to chyba idealny do tego produkt. Myślę, że warto się skusić, zwłaszcza za taką niską cenę. Świeżutką nowością są też te pojemniki, dzięki którym z łatwością posegregujecie śmieci. Możecie je postawić standardowo obok siebie, ale to, co mi się w nich bardzo podoba, to fakt, że jeśli nie macie tyle miejsca, to możecie je nałożyć po prostu jeden na drugi. Pojemniki mają wygodną klapkę do otwierania i uchwyt, dzięki któremu z łatwością wyrzucicie śmieci. Mają 30 litrów pojemności i są wykonane w 100% z recyklingu. Tu brawo dla sklepów Action. Naprawdę bardzo fajnie wyglądają, a za sztukę zapłacicie niecałe 40 zł. Kochani, pojawiły się na dziale dekoracyjnym te przepiękne domki, kosztują zaledwie 5 zł i myślę, że to jest bardzo urocza dekoracja. Do wyboru mamy kilka wariantów tych domków, jedne są niskie, drugie wysokie, mamy też kilka kolorów do wyboru, jest i biały, różowy i zielony i zapłacicie za nie zaledwie 5 zł. A tu już takie kule, które mi bardzo przypominają taką atmosferę świąt. I wiecie, że te kule świąteczne są właśnie bardzo popularne. A tu mamy wersję taką wręcz wiosenną, można by powiedzieć. No chyba tak, ponieważ są takie właśnie kolory kojarzące nam się z wiosną. I w środku znajdziecie jakieś domki. Tu jeszcze mamy opcję z kanarkami. I oczywiście po poruszeniu ten brokat nam się porusza po całej kuli. Jeśli lubicie ten typ dekoracji, to kupicie je za niecałe 19 zł. Na dziale do kuchni kupicie już te wiaderka do lodu. Są wykonane ze stali nierdzewnej i kosztują 4 zł i 49 groszy.
Pojawiły się także te nowe bambusowe pojemniki, tu macie ich dokładne wymiary. Jeśli ich nie potrzebujecie, z łatwością możecie je złożyć, ale myślę, że raczej będziecie z nich korzystać, kosztują niecałe 13 zł. A korzystając z okazji, od razu Wam powiem, co jeszcze w ofercie bambusowej z pojemników znalazło się w Action. Mamy tu za 27 zł takie kosze i ich mniejsze wersje za 22, one są dostępne w dwóch kolorach, w jaśniejszym i ciemniejszym. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę także na te nowe obrusy na stół. Ich wymiar to 140 na 250 cm. Mamy do wyboru kilka wzorów. Znajdziecie takie jednolite, na przykład w kolorze szarym, ale to, co je wyróżnia od innych, to z pewnością ich skład, kochani, ponieważ są wykonane w 90% z bawełny, a pozostałe 10% to len. Jest jeszcze kolor zielony, no myślę, że taki idealny na wiosnę lub już nawet na Wielkanoc. Możecie również kupić taki wzór w paski beżowe, beżowo-brązowe, bardzo ciekawy wariant, a tu jeszcze paski beżowo-zielone. I tą nowość kupicie za niecałe 45 zł. Nowe świece w takich bardzo ładnych kolorach i też w grubym szkle. Posiadają drewniany knot i przypominam, że on tak właśnie fajnie trzeszczy. Do wyboru mamy zapach piwoni i patchouli w kolorze niebieskim. A tu w kolorze szkła takim brązowym mamy połączenie wanilii i piżma i je kupicie za 13 zł i 37 groszy. Zapraszam Was teraz na dział dla zwierząt i tu już kupimy takie bardzo fajne miski. Zobaczcie, one są na takiej podstawie. W zestawie są dwie sztuki misek. Możecie je oczywiście wyciągnąć. Podstawa jest na dwóch nóżkach. I do wyboru mamy nawet dwa warianty. Różnią się one jedynie kolorem tej podstawy i za te miski zapłacicie 30 zł i 29 groszy. A z misek, kochani, pojawiły się jeszcze takie miski, które możecie połączyć. To jest bardzo ciekawa opcja. Dostępne są w kolorze ciemnoszarym, białym albo takim granatowym za 8 zł i 41 groszy. Zapraszam Was teraz na dział z biżuterią, gdzie, drogie panie, znajdziecie przepiękne naszyjniki. Są one pozłacane i wykończone pięknymi kryształkami Swarovskiego. Kosztują, słuchajcie, niecałe 12 zł, ale pamiętajmy, że nasze dodatki do stylizacji nie muszą kosztować fortuny. Ważne, byśmy się po prostu, moje drogie, w nich dobrze czuły i by dodatki były efektowne. A naprawdę nasze zwykłe golfy czy swetry od razu będą się inaczej prezentować, a tu naprawdę jest w czym wybierać. Możecie też kupić te bransoletki, no, wyglądają bardzo elegancko, są ozdobione sztucznymi diamencikami i tu także do wyboru jest wiele wariantów, a kosztują zaledwie 6 zł i 49 groszy. A skoro tu jesteśmy, to jeszcze pokażę coś dla młodych dam. Pojawiły się takie zestawy z gumkami i spinkami, ale zobaczcie, jakie bardzo ciekawe i takie kolorowe warianty mamy tu do wyboru. I za te zestawy zapłacicie zaledwie 4 zł i 50 groszy. I tu jeszcze mamy w takich pudełeczkach też właśnie całe zestawy. Mamy tu i gumki, i spinki. Bardzo ładne są te pudełeczka. Jeszcze też właśnie mamy kilka wzorów do wyboru. I nawet jeśli nie podoba Wam się środek, to myślę, że dla tego samego pudełeczka możecie właśnie zakupić ten zestaw i zorganizować akcesoria do włosów małych dziewczynek i za nie zapłacicie niecałe 9 zł. Pojawił się u mnie też zestaw tych trzech grzebieni i cena jest oszałamiająca, bo kosztuje zaledwie 2 zł. I kochani, skaczemy teraz na dział kosmetyczny, gdzie pojawiło się mnóstwo nowości. Znajdziecie już tu m.in. bazę pod makijaż i mamy trzy warianty. Jedna jest z pochodną witaminy B3, tu jeszcze mamy z kwasem hialuronowym i jeszcze z witaminą C. I za nie zapłacicie niecałe 9 zł, to jest ta popularna marka z Action Max & More. Ciekawych gadżetów kosmetycznych pojawiły się te pędzle do pudrów i na szczęście jedna z nich była otwarta, więc od razu Wam pokażę, jak wygląda. Ta-dam! Proszę bardzo, zobaczcie, oczywiście nie dotykam włosia, ale zobaczcie, jakie fajne warianty mamy tu do wyboru. Takie kolorowe, bardzo radosne i kupicie je za niecałe 6 zł.
A tu bardzo ciekawa nowość, mianowicie olejek do ust zmieniający kolor. Nakładacie ten olejek na usta i jego kolor zmienia się w zależności od pH waszych ust. Producent tu obiecuje, że olejek się nie klei i długo się utrzymuje. No, ciekawe. Jest dostępny w 3 kolorach i kosztuje 5 zł i 59 groszy. Dość często pokazuję wam w Action kulę do kąpieli, ale do tego potrzeba wanny, a jeśli zamiast niej macie prysznic, to możecie już kupić te tabletki pod prysznic. Umieszczacie tą bombę zapachową w narożniku przy podłodze kabiny prysznicowej, no tak by była lekko wilgotna. Dostępne są 2 zapachy: bomba wzbogacona olejkiem o zapachu granatu lub olejkiem o zapachu papai. Dla fanów bomb zapachowych jak znalazł, za niecałe 4 zł. Na dziale z akcesoriami do sprzątania pojawiły się takie zestawy wieszaków i jeśli chcecie sobie właśnie zorganizować miejsce i kupić taki zestaw, to w środku znajdziecie 5 sztuk takich drewnianych. Do wyboru są 2 kolory, w kolorze drewna i w kolorze czarnym, za niecałe 14 zł. A tu już mamy 5 sztuk takich jakby śliskich wieszaków. One są też bardzo miłe w dotyku i tu mamy jedynie jeden kolor, taki szary, i je kupicie za niecałe 14 zł. I jeszcze chciałam wam przypomnieć, że w ofercie Action są takie zwykłe plastikowe wieszaki w kolorze czarnym. Tu w zestawie znajdziecie 10 sztuk i zapłacicie za nie niecałe 8 zł. Z popularnej serii Pink do sprzątania możecie już kupić odplamiacz do białych tkanin. Usuwa bardzo uporczywe plamy i w dodatku ma wegańską formułę. Za jego 1 kg zapłacicie niecałe 23 zł. A jeśli jesteśmy już właśnie na tym dziale do sprzątania, słuchajcie, muszę wam kiedyś zrobić film o całym tym dziale, bo naprawdę znajdziecie tu bardzo przydatne perełki. Mamy tu takie chusteczki do prania. Nie wiem, czy już się kiedyś z nimi spotkaliście, ale jest to bardzo fajna rzecz. Wrzucacie te chusteczki do prania i w momencie, kiedy macie takie rzeczy, które mogłyby wam zafarbować, to właśnie te chusteczki wyłapują ten kolor i nie farbują innych rzeczy. Super sprawa, ja wam gorąco polecam. Czasem mamy w domu takie rzeczy, które super ułatwiają nam ogarnianie i ja zawsze te chusteczki muszę mieć. Kupiłam je, no niestety zaraz potem, jak jeden ręcznik zafarbował mi prawie wszystkie ręczniki, jakie miałam. No niestety uczymy się na błędach. I tu na tym dziale znajdziecie te chusteczki zarówno do ubrań kolorowych, białych i działających jako odplamiacz. Mamy tu jeszcze w nowościach taki uniwersalny środek do czyszczenia Ajax, z pewnością znacie tą markę, i do wyboru 2 zapachy: kwiaty laguny i czerwone kwiaty. Ja bardzo lubię, jak mi coś pachnie, kiedy sprzątam, za 7 zł i 29 groszy. A tu już, kochani, przechodzimy na dział wielkanocny, który cały czas nam się rozrasta i mamy tu te przepiękne skrzaty, bardzo fajna dekoracja na komodę czy na szafki. Do wyboru mamy kilka kolorów: zielony, żółty i niebieski z takim fajnym kwiatuszkiem na czapeczce i za nie zapłacicie niecałe 18 zł. Tu jeszcze mamy barwniki do jajek, z pewnością wam się przydadzą na święcenie do koszyczka albo po prostu by były kolorowe jako dekoracja. I za taką saszetkę zapłacicie 2 zł i 49 groszy. Pamiętacie, kochani, jak wam opowiadałam o tym jajku? Umieszczacie go gdzieś w jakimś miejscu i dla najmłodszych działa na zasadzie takiej gry ciepło-zimno. Dzieci szukają po dźwięku tego jajka i powiem wam, że świetnie sprawdzą się do tego te właśnie jajka w saszetkach, właśnie jako taka nagroda za znalezienie tego jajka. I zobaczcie, jakie fajne rzeczy tu właśnie można znaleźć. Są tu i naklejki, i jakieś takie drobne, niewielkie rzeczy. Jest tu sporo wariantów do wyboru, jeśli chodzi właśnie o te jajeczka, o te motywy tych jajek. I powiem wam, że zaraz jak zobaczyłam te saszetki, od razu mi się to przypomniało. Moja prawie 4-letnia córa jest z niego bardzo zadowolona i cały czas się nim bawimy. Także słuchajcie, czasem zabawka za 6 zł i 50 groszy jest lepsza niż ta za kilkaset złotych. No taka niestety jest rzeczywistość. Nigdy nie wiemy, co ci młodzi sobie upatrzą, więc myślę, że za niecałe 19 zł właśnie takie małe, drobne niespodzianki też można najmłodszym kupić właśnie w nagrodę. A tu już zestawy wielkanocne, też dla najmłodszych. Mamy tu jakieś kolorowanki, kredki, chyba zakładki jakby do książek, nie wiem. Szczerze mówiąc, ciężko tu powiedzieć. Są tu też różne warianty za 6 zł i 79 groszy. A niezdecydowanych zapraszam do subskrypcji, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco z nowościami i promocjami w Action. A jeśli tak jak ja nie możecie się doczekać Wielkanocy, dajcie łapkę w górę, będę wam bardzo wdzięczna.
A tu już mamy naklejki i powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam naklejki z Action. Kiedyś kupowałam je na Allegro, ale w momencie, kiedy odkryłam je w Action, to powiem Wam, że za tą cenę naprawdę ciężko kupić coś innego, a tych naklejek jest naprawdę zazwyczaj sporo. Tu mamy z takim typowym wielkanocnym motywem i kupicie je za niecałe 2 zł, jest sporo wersji do wyboru. A tu mamy jeszcze takie gniazda z przepiórczymi jajeczkami, mogą stanowić odrębną dekorację, albo czasem uzupełnić jakąś dekorację o taki drobny element i kupicie je za niecałe 9 zł, są w 2 różnych wariantach. I słuchajcie, też jeszcze taka niewielka dekoracja, to są takie króliczki wykonane z takiej tkaniny, takiej futerkowej, można je jeszcze je zawiesić, dostępne są w kilku kolorach i kupicie je za niecałe 3 zł. Zaskoczył mnie dział kreatywny kilkoma ciekawymi rzeczami, między innymi możecie kupić taki zestaw 5 sztuk szpakli malarskich za 11 zł i 55 groszy. A tu jeszcze zestaw takich dużych farb akrylowych, w zestawie jest 6 sztuk i kupicie je za niecałe 14 zł. Jeśli oglądacie moje przeglądy z Action, to z pewnością pamiętacie takie obrazy malowane jakby diamencikami. I tu jest jeszcze bardzo ciekawa opcja, ponieważ możecie namalować tymi diamencikami takie kartki. W zestawie są 3 sztuki wraz z kopertami i zapłacicie za nie 9 zł i 35 groszy. A tu świetne trójwymiarowe puzzle, które po złożeniu dodatkowo się poruszają. Ostatnio polecała je na naszej facebookowej grupie Julia. Pozdrawiamy Cię kochana cieplutko. Julia, kochani, wysłała nam film, jak wyglądają po złożeniu te puzzle. Zobaczcie. Bardzo ciekawie to wygląda. Do wyboru mamy jeszcze kilka wariantów i słuchajcie, na każdym opakowaniu zobaczycie, ile puzli jest w środku i jaki jest stopień zaawansowania. Julia zarekomendowała je nam w ramach relaksu lub na prezent i ma rację. I za nie zapłacicie 17 zł i 96 groszy. I kochani, na dziale dla zmotoryzowanych pojawiły się już te fantastyczne poduszki z taką pamięcią, czyli one są takie bardzo mięciutkie. Świetne, jeśli macie problemy z kręgosłupem albo po prostu by było Wam wygodniej. One mają taką tasiemkę z tyłu do poprawnego założenia i kupicie je za niecałe 48 zł. A tu jeszcze również z taką pianką pamięciową mamy zagłówek. O, on dokładnie tak wygląda. Dodatkowo możemy jeszcze go wyprać i tu jest ta tasiemka do założenia i kupicie je za niecałe 19 zł. A tu jeszcze bardzo praktyczna rzecz, na którą zwróciłam uwagę, jest to taka mata do bagażnika, na przykład jeśli właśnie posiadacie psa i go tam wozicie, albo po prostu by w bagażniku było czysto i porządnie. Mata jest w kolorze czarnym, jest wodoodporna i za nią zapłacicie 38 zł. A tu już pokrowce, 2 sztuki do auta za niecałe 60 zł. I do gorąca prośba do pani, jeśli czasem wasze drugie połowy znajdują się właśnie na dziale typowo męskim, no nie ukrywajmy, to możecie też tam zajść, bo bardzo ciekawe są tu perełki, na przykład takie organizery na zasłonę przeciwsłoneczną za niecałe 9 zł, na przykład na jakieś karty. Wiecie, czasem mamy takie karty na stacje benzynowe, jest tego mnóstwo i zawsze wszystko będzie w jednym miejscu. A tu już takie pojemniczki, w zestawie znajdziecie 3 sztuki na jakieś śrubki i narzędzia za niecałe 9 zł. Pojawił się też taki szampon z woskiem za niecałe 11 zł. Kochani, nowością jest także ta waga. Jest ona z praktycznym wyświetlaczem LCD za niecałe 60 zł. I jak tu już jesteśmy, zwrócę Waszą uwagę też na tą wagę. Ona już jest jakiś czas, ale słuchajcie, ona ma bardzo dużo funkcji, m.in. pomiar tkanki tłuszczowej, ilości wody w Waszych organizmach. Naprawdę ja polecam tą wagę osobiście, bo ją mam, świetnie mi się sprawdza, także i jest w fajnej cenie, bo kosztuje niecałe 60 zł, więc jak za tego typu wagę naprawdę jest to niska cena, a tu jeszcze taka zwykła bambusowa za niecałe 40 zł. Kochani, wrócimy jeszcze na ramki, bo pojawiły się takie dwa modele z takimi spinaczami, także jest to też bardzo efektowna dekoracja, możecie tam wpiąć dowolne zdjęcia, są w 2 wariantach, tu mamy kolor jaśniejszy z takim jaśniejszym tłem, a obok kolor ciemniejszy. Kupicie je za niecałe 15 zł.
Ja wiem, że to jeszcze nie czas, ale pojawiły się właśnie skarpetki do balerinek, takie silikonowe, w kolorze beżowym, cielistym i za nie zapłacicie niecałe 11 zł. A teraz przejdziemy na dział elektroniczny, gdzie znajdziecie bardzo fajną nowość, ponieważ jest to taki stojak do przechowywania gier, mieści aż 10 sztuk, a jeszcze ma z boku takie schowki na kontrolery do gier i jest to taki uniwersalny schowek na gry PlayStation, Xboxy, Nintendo, także wszystko jest teraz na bieżąco za niecałe 16 zł. A jeśli potrzebujecie przenosić i transportować gdzieś wasze laptopy, to pojawiły się takie etui w rozmiarze uniwersalnym. Mamy tu główną komorę. Ona, jak widzicie, jest wyłożona takim miękkim materiałem, właściwie taką pianką. I z tyłu tu też jeszcze mamy jedną kieszonkę. Etui nadaje się na laptopy, które mają ekrany do 16 cali i zapłacicie za nie niecałe 14 zł. Są tu jeszcze klawiatury, ale nie takie zwykłe, kochani, bo idące za modą, czyli podświetlane. Tak, teraz jest to bardzo na czasie, by elementy z komputeru właśnie się świeciły i ta kosztuje niecałe 45 zł. I moi drodzy, na dziś to już wszystko. Bardzo długi był ten przegląd i bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca. Dajcie w komentarzu serduszko lub pączka na znak, że byliście i że uwielbiacie Tłusty Czwartek tak samo jak ja. A póki co, bardzo wam dziękuję i jak zwykle, ściskam cieplutko. Pa!